chyba to jest tak, wie pan co, jak ktoś jest w formie, to wszystko wychodzi. Ja pamiętam, ja zawsze grałem dla kibiców, zawsze starałem się, żeby mnie ta piłka cieszyła. Wiadomo, gdzieś tam było wkalkulowane to, że trzeba grać zdyscyplinowanym, jeśli chodzi o taktykę, o swoje jakieś tam zadania, ale zawsze uważałem, że ja muszę dać swoją grą radość, bo mam ten talent nie dany sobie, tylko żeby ludzie też mieli z tego pożytek i starałem się, sam czasami sobie jak siedzimy, wspominamy to właśnie, ja brzydki bramek nie strzelałem, może nie było ich też wiele, ale te bramki były takie ze smakiem, można powiedzieć, i mówię, jeżeli człowiek ma talent, gdzieś tam trenuje na treningu, czy uderzenia z połowy, czy z rogu, i później jak człowiek czuje się dobrze i pewny swoich umiejętności, to te bramki wpadają. Wszystkim strasznie, co szwankuje w polskich klubach, to nikt nie troszczy się o opiekę zdrowotną zawodników. Są duże inwestycje na boiska, na stadiony w zawodników, ale nikt nie inwestuje tak naprawdę w sprzęt medyczny, gdzie moim zdaniem jest to najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o prowadzenie klubu, bo we wczesnym etapie kontuzji, przy dobrym prowadzeniu zawodnika, można go uchronić przed tak poważną kontuzją, jaką miałem ja. Ja uważam, że jakbyśmy mieli dobrze rozwiniętą tą opiekę medyczną, to ja tej kontuzji bym nie miał, po prostu bym miał zakaz jakiejkolwiek gry w piłkę i spokojnie bym tą kontuzję wyleczył. A jeśli chodzi o infrastrukturę, o ludzi, którzy powoli wchodzą do klubu, zarządzają tym, rozwijamy się. Tylko mówię, brakuje mi jeszcze jednego, żeby teraz skupić się na tym, aby tworzyć boiska do trenowania, bo już mamy fajne boiska do meczy ligowych, są światła, jest trybuna, jest płyta podgrzewana, ale nikt nie myśli, gdzie zawodnicy młodzi, czy nawet starsi mają trenować i doskonalić swoje umiejętności. Wcześniej się wydawało, że to są słabe ligi, ale ja mówię, ostatnie lata pokazują, że kluby z Izraela grają w Pucharze UEFA, grają w Lidze Mistrzów, kluby ze Szwajcarii to samo od lat grają w Pucharze UEFA i w Lidze Mistrzów i naprawdę, szczerze powiedziawszy, to jeszcze nam dużo brakuje tym ligom, jeśli chodzi o treningi, o poziom sportowy, bo w tych klubach zawodnik, który jest słaby technicznie, słaby mentalnie, słaby psychicznie, nie ma szans bytu. Jest to ogromna konkurencja, ogromny stres, i gdzie trzeba udawać na każdym treningu, na każdym meczu, że się jest lepszym. Powiem więcej, w tych krajach obcokrajowcy mają ciężej, muszą udowodnić, że są dwa razy lepsi, i to czasami jest za mało, żeby grać. I mówię, to był fajny epizod w moim życiu, bo posmakowałem tej ligi, poznałem też fajne kraje, jeśli chodzi o codzienne życie. Dzięki temu no, dogadam się po niemiecku i po angielsku, więc ogólnie podsumowując swoją grę w piłkę, jestem bardzo zadowolony, bo fajne mam wspomnienia przede wszystkim, bo ja myślę, że jak ktoś kończy grać w piłkę, ważne są jego sukcesy, ale myślę i wspomnienia, że ma co wspominać, ma do czego wracać. Gol na Wembley otworzył jakby ten, nie wiem, nazwijmy to korek, i to wystrzeliło, jeśli chodzi o moją popularność, o to citkomanie. Na pewno ta bramka też mi gdzieś pomogła wygrać ten plebiscyt, ale jeśli chodzi o moją karierę, nie miała żadnego wpływu. No, ja miałem może też tego pecha, że te ładne bramki strzelałem w meczu, gdzie przegrywaliśmy, bo przypomnę też, no, strzeliłem bramkę z Brazylią, gdzie przegraliśmy 4-2, ale mówię, naprawdę, bramki nie mają żadnego wpływu. Twoja obecna forma, twój potencjał, to jest to, na co każdy patrzy.
jedno trzeba przyznać. Jest to trener, który wiele osiągnął w Polsce, który ma wielki autorytet. Tylko w pewnym momencie ja uważam, że przechodzą zmiany, tak? Myślę, że trener Piechniczek jakby funkcjonował na swoich metodach i to przynosiło efekt, ale już wielu piłkarzy, którzy grali w klubach zagranicznych, poznało inne metody treningowe. W pewnym momencie gdzieś nastąpił zgrzyt, że ci zawodnicy, którzy grali za granicą, którzy poznali inne metody prowadzenia treningu, prowadzenia drużyny, nie zawsze zgadzali się z trenerem, który, można powiedzieć, miał metody stare, sprawdzone, które mu przynosiły sukces i w pewnym momencie gdzieś może zabrakło rozmowy. Ja uważam, że trzeba rozmawiać. Nikt z nas nie wie wszystkiego, tak samo jak trener Piechniczek gdzieś popełnia błędy, tak samo jak trener Smuda, tak samo jak zawodnicy, którzy są starsi, doświadczeni, to też popełniają błędy, ale jeżeli wszyscy będą chcieli rozmawiać i będą mieli wspólny cel, to możemy wyciągnąć jakieś wnioski i tak, trener Piechniczek coś może nowego się nauczyć i piłkarze też coś nowego. I teraz przykład jest dobry z Leobem Hakerem, on też nie jest alfa omega. Gdzieś tam popełnił błąd, pojechaliśmy na mistrzostwa, nie wygraliśmy spotkania, gdzieś popełnił błąd. Może nie wiem, jego podejście, jego metody też do końca nie są super. To nie pomaga piłce na nożnej, gdzie trenerzy kłócą się. Powinni wspólnie usiąść, tylko mówię, jest jeden warunek. Pokora. Każdy musi być otwarty na innego. I jeżeli wszyscy zamkniemy się i będziemy uważali, że ja wszystko wiem, ja jestem najlepszy, ja kiedyś osiągnąłem to, tak samo ja mogę też powiedzieć, że ja wszystko wiem. Ja wiem, jak prowadzić reprezentację, ja wiem, jak trzeba trenować, ja wiem, jak strzelać bramki, bo ja kiedyś szliłem na Wembley. Nie tędy droga, naprawdę. Uczymy się całe życie i ja uważam, że największe sukcesy odnoszą ci ludzie, którzy są otwarci na innych, którzy chcą się uczyć i którzy mają dużo pokory. Z obecnych piłkarzy najbardziej mnie, może mnie nie przypominał, bo tylko podobał mi się Kuba Błaszczykowski, bo to był właśnie piłkarz, który troszeczkę w pewnych momentach gdzieś mnie przypominał, który bez kompleksów grał z najlepszymi, dryblował, jest szybki, jest silny i przede wszystkim on. Teraz ostatnio niesamowicie rozwinął się Robert Lewandowski, który zrobił ogromne postępy. Nie wiem, czy podejrzewam, że tak, że duża zasługa w tym trenera Smudy, który właśnie jest takim trenerem, który pozwala, żeby rozwinąć ten talent, ten potencjał. I to są ci zawodnicy, którzy gdzieś tam mnie w pewnym momencie przypominają. Każdy menadżer chciałby mieć zawodnika, który jest w formie, który gra super, ale myślę, że chce stworzyć taką grupę zawodników, gdzie czy będzie kontuzja, czy słabsza forma, po prostu być z takim zawodnikiem, wspierać go. Teraz zawodnik, żeby zaistnieć, musi mieć i technikę, i szybkość. I wtedy w naszej lidze jest, może nie mega gwiazdo od razu, ale gwiazdo. Zawodnik, który naprawdę jest szybki, jest dobrze technicznie, gra dobrze ciałem i nie pęknie psychicznie. To jest to, co ja szukam obecnie i jest takich paru zawodników, tylko ciężko też przekonać później kluby, trenerów, żeby też zauważyli w nim ten potencjał, żeby zaryzykowali, bo mamy prosty przykład. No, Lewandowski był w Legii, tak? Ktoś na nim się nie poznał, ktoś nie zaryzykował. Bardzo ważna jest psychika. Psychika, uważam, odgrywa 80%, jeśli chodzi o grę zawodnika. Jeżeli ktoś nie ma charakteru, jest słaby psychicznie, nie umie po porażce się podnieść, po słabszym meczu wziąć się grać, to gdzieś wcześniej czy później odpadnie.